Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie po bardzo ważkim, prawie traumatycznym bloku doświadczeń, który miał miejsce w kościele świętego Wojciecha na Woli. Teraz przechodzimy do tych rozważań historycznych, mających pokazać faktografię tego wszystkiego, co w sierpniu 1944 roku wiązało się z tą dzielnicą Warszawy, tak bardzo szczególnie doświadczoną. Bardzo proszę, jako pierwszego ze swoim wystąpieniem pana Krzysztofa Jabłonkę. Dziękuję. Witam serdecznie Państwa i od razu chcę powiedzieć, rzeź Woli jest młodszą siostrą rzezi Pragi. Ale drodzy Państwo, rzeź Woli była dokładnie 150 lat, dokładnie co do prawie dnia. No, dwa miesiące brakowało. Rzeź Pragi jest w listopadzie 4, a my tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, nawet 6 sierpnia. A zatem można te dwa wydarzenia ująć całą Warszawę jakby w ramiona. Te dwie rzezie i ci dwaj sprawcy to jest miniatura naszej historii. I wtedy o tym pamiętamy. Całe powstanie warszawskie toczyło się w cieniu powstania Kościuszki. To jest 150. rocznica wtedy była. I pamiętano o niej, co jest najciekawsze, w trakcie tych walk. Są świadectwa, że przypominano sobie o insurekcji warszawskiej w kwietniu 1794, o kolejnych walkach. Wreszcie, gdy przyszedł czas złożenia broni, niekoniecznie kapitulacji, to przypomniano sobie Maciejowice. Bo między innymi 10 października jedna z kolejnych grup, pamiętamy od 7 do 10, wychodziły z Warszawy i oddały broń, przechodzili dalej. Wola była od początku narażona na najpotężniejsze uderzenie, no bo jest najbardziej zachodnią, to tu jest zachód, tak, zachodnią dzielnicą naszego miasta i specyfiką całego powstania, całego zrywu, jednego z 40 w Europie. Ile my znamy tak naprawdę? Ja dopóki nie policzyłem, to znałem 5. I to też się miałem za speca, bo odróżniałem jeszcze jakieś powstanie praskie, no, coś tam wiedziałem, że w Brukseli na przykład było, całe 2 dni trwało, bo już nadeszli alianci, więc tym im się udało. Zobaczcie, na tamtym froncie to wyszło paryskie powstanie, jedna dzielnica nie wiedziała, że jest w drugiej, ale godne uwagi. W sumie, jak to zliczyć uczciwie, to jest tego ponad 40. Ostatnie na Bornholmie jeńcy, czy też przymusowi pracownicy rozbroili Niemców, którzy chcieli się jeszcze mimo wszystko tam bronić i w obawie przed tym, że wyspa zostanie zdewastowana, Duńczycy pomogli. A zatem dopiero na tym tle, ja trochę marzę, jakby tu gdzieś ktoś mógł donieść panu dyrektorowi Ołdakowskiemu taką rewelację, nie wiem, panie Janie, pan jest tutaj? Nie, nie ma. To byłby najpiękniejszy dar dla naszych powstańców, umieścić ich na tle tych zrywów. Wtedy to błyszczy jak diament w koronie. Bo ono jest i najpotężniejsze, najbardziej tragiczne też, ale i najbardziej, byśmy użyli takiego patetycznego słowa, najbardziej chwalebne. Ci chłopcy wyszli z honorem, z takim honorem, że aż Niemcy zasalutowali, a co wiecie Państwo, nie jest częste. Wracając do tych 6 dni woli, można od razu powiedzieć, że była to główna tarcza. Oni, powstańcy, wiedzieli, że tędy mogą uderzyć. Pewne rozeznanie, o ile nam do tej pory udało się to ustalić, dowództwo powstańcze miało co do rozłożenia sił niemieckich. Niestety uczestnik powstania, a mój ojciec chrzestny, Kazimierz Schejbal, powiedział, powstanie trzeba było zrobić albo wcześniej, jak Niemcy uciekali, był potworny bałagan i tutaj przewalały się całe wozy, bo oni tam na konno uciekali, mało kto miał samochód. No ale kto mógł uciekał i to było widać, jak ten duch z nich opadł, jak ta nędza ich dopadła. Satysfakcję ogromną mieli. To było jedno z moralnej siły, jedno ze źródeł, że teraz uderzyć piorunem i to się wszystko rozpadnie.
albo później, kiedy rzeczywiście ciosy Armii Czerwonej rzuciłyby przynajmniej na jedno kolano. Tymczasem dywizja Hermann Göring przetoczyła się, poszła gdzieś tam walczyć. Rosjanie strasznego łupnia, o czym my nie wiemy, znowu mieli pecha. Ponieśli pod Radzyminem. Podobno sto kilka czołgów, jak stogisiana płonęły tam. Dywizja Wiking uderzyła z góry. I w takich to właśnie okolicznościach zrywa się do walki Wola jako jedna z dzielnic okalających centrum. Centrum dowodzenia jest oczywiście w Śródmieściu. Pewną pomocniczą rolę spełnia Storówka, aczkolwiek ona w ogóle nie miała się bronić. Miała mury średniowieczne. Natomiast Mokotów, Sadyba, dość ważna, bo od południa, Ochota, całe 10 dni moja dzielnica walczyła, Wola i Żoliborz, to był tak zwany pierścień, ale pierścień wewnętrzny to jeszcze nie jest Obroża. Obroża to jest tam gdzieś daleko, w Kampinosie. Natomiast i wiadomo, i nie bardzo było wiadomo, w którym miejscu Niemcy uderzą. No wiadomo było, że uderzą. I dość szybko się zorientowano, właściwie już drugiego rano, że główne uderzenie idzie na Wolę. To jest zresztą, idea była przebić trakt, no bo trwały walki na wschodzie, czyli pod Radzyminem, przed Pragą, jeszcze daleko przed Pragą. I trzeba przyznać, że wytrzymanie uderzenia 2 sierpnia no było swoistym powstańczym cudem. Wynikało to również z tego, że Niemcy w ogóle nie przypuszczali, że będzie jakiś opór. Oni byli przekonani, przejadą czołgi po problemie. A tu nagle jeden wpadł, drugi. Zaczęły się zatory. No, i to, pewien szok nastąpił. Cofnęli się i wtedy właśnie telefonicznie nadchodzi wiadomość od Himmlera. Wyrżnąć Wolę. Nie jest prawdą, że na skutek powstania wyrżnięto Wolę. Odwrotnie trzeba myśleć. Z powodu, powstanie było pretekstem do zniszczenia przykładnie tej dzielnicy, żeby się innym raz na zawsze w Europie. Stąd Niemcy nagłośnili to powstanie. Zdumiewające. Na przykład oglądałem pismo dla Słowaków i tam zdjęcia z bombardowania Warszawy, jak to niszczy. A Słowacy swoje powstanie też mieli. Także widać było, że w tych płonących pod nogami piedestale niemieckim no, pojawiła się trwoga i efektem tej trwogi było właśnie totalne zniszczenie Warszawy. Ale jeszcze jedno pamiętajmy, tam uruchomiono dwa plany naraz. Jeden plan Pabsta, który jeszcze się ma swoje korzenie w 1941 roku, jak tylko uderzono na Związek Sowiecki i zaczął się ten związek walić, to zaczęto tu robić porządek dla Niemców i miało zostać małe, kleine Stadt Warszał, a cała reszta na wschód. I ten plan zakładał wyburzenie reszty. I słuchajcie, to się zaczęło dziać w 1944. Ja nie wiem, jakim cudem oni przechowali te dokumenty, czy te plany, ale te dzielnice, które miały zniknąć, właśnie ulegały wymordowaniu, no a potem już nastąpiło totalne wyburzenie, które nie miało nawet wielkiego związku z walkami. No, przypomnę tą koronną rzecz, kto był dzisiaj rano, a o czym warto stale pamiętać, bo nam to gdzieś ucieka w tyle głowy, że grób nieznanego żołnierza i cały Pałac Saski wyleciał w powietrze 27 grudnia bez żadnej walki i bez żadnej potrzeby. Nie wyleciało w powietrze tylko to, gdzie się zepsuł mechanizm. Do dziś można oglądać wywiercone bardzo głęboko, do 2 metrów dziury w kościele świętej Anny. Oczywiście te, które wywiercono pod pałacem, wyleciały w powietrze razem z pałacem, więc śladów nie ma. I Wola nie dostaje wsparcia, przynajmniej niedostatecznego. W momencie, gdy jednocześnie z walką, no słynny pałacyk Michla, cały batalion Zośka, właściwie całe młodzieńcze bataliony tam kolejno walczą, wycofują się na cmentarze i rozpoczyna się dramatyczna walka właśnie przez te mury cmentarne, najpierw ewangelicki, katolicki, właśnie wszystkie wyznania się tam przetoczyły. Tam nawet był cmentarz tatarski, o ile wiem, z czasów carskich oczywiście. I to po cmentarzu, muzułmański z czasów carskich, a tatarski po drugiej stronie są nasi Tatarzy. I tam się czołgi przejechały po tym całym, po tych płytach, stąd szczątki do dzisiaj można oglądać dokładnie rozjechane, na niektórych nawet widać odciśniętą gąsienicę. I to spowodowało zresztą pęknięcie obrony, bo nikt się nie spodziewał od strony tatarskiej, na ulicy Tatarskiej. I
kolejny raz powstańcy odskakują i dopiero staje trwalsza obrona na Stawkach. I tam się gdzieś zatrzymują, wszyscy znajdują jakieś domy. Niemcy są kompletnie bezradni w walce ulicznej. To jest tak nowa rzecz, to tylko ci spod Stalingradu trochę coś o tym wiedzieli, tu kanałami, tam gdzieś. To jest nieprawdopodobna ruletka. Myśmy to wykonywali, jak twierdzą świadkowie, głównie niemieccy, po mistrzowsku. Wiecie, jak naszych partyzantów nazywano, powstańców? Salamandry. Dobrze się czują w ogniu. Salamandry to są duchy ognia. I w płonącym tym potrafili walczyć. Dom płonął, a strzelał. To jest taki fenomen, który się Niemcom w pamięci utrwalił. Też warto poznać, u nas brakuje takiego zbiorczego, antologii, tego, co Niemcy myśleli, jak oni odkrywali to powstanie i jak oni, krócej mówiąc, nabierali szacunku. W momencie, gdy powstańcy już szli do niewoli, a szczególnie gdy batalion chłopięcy zszedł z barykady batalion Chrobrego na dworcu towarowym, to Niemcy zasalutowali. Odwaga, to są męskie sprawy. To się czuje po prostu, tego to się nie komentuje. I prawie wszyscy, którzy poszli do niewoli, były wyjątki, nie zginęli. Gdzieś przetrwali w tych obozach. I dopiero na tym tle widać, że wolę trzeba wydobyć. Wolę jako dzielnicę. Bo tu się stała rzecz szczególna. Każdy holokaust jest ludobójstwem, ale nie każde ludobójstwo jest holokaustem. Holokaust jest całościowym i kompletnym zniszczeniem terytorium i zamieszkujących go ludzi. Ja nie przypuszczałem, że ta definicja tu pasuje. Znamy pierwszy nowożytny holokaust Ormian w Armenii otomańskiej. Oni nie byli w Turcji. To Turcy byli u nich. Potem mamy holokaust Ukraińców i Polaków w Związku Sowieckim. No, Ukraińcy głównie głód, Polacy byli po prostu zabijani. To jest holokaust, jak Pruszyński nazwał swego czasu. Wreszcie mamy holokaust Żydów. No to już wiemy, w większości, jak przebiegał. Każdy Żyd był zagrożony, każde dziecko właściwie nawet nie badając płci ginęło. Ale na Woli dokładnie tak samo ginęli Polacy, łącznie z tą dziewczynką za nogę wrzuconą w ogień. To jest właśnie holokaustos, czyli całopalenie. Ksiądz Mazanek to pięknie podkreślił w końcówce filmu. Spłonęły zwłoki tych, którzy zostali rozstrzelani. To jest męczeńska śmierć. Święć za wiarę. Za wiarę i posłuszeństwo przełożonemu. Oni dali świadectwo. Czego świadectwo? Czy mogli uciec? Powinni może uciec. Ale czasami trzeba dać świadectwo, że jest w ludziach coś więcej niż śmierć. I wola to świadectwo dała. Dlatego wola istnieje, a Niemców nie ma na Woli. Dziękuję Państwu.